Cześć! Jeżeli interesuje Cię, jak podpiąć drugi kontroler do konsoli PlayStation 5, to dobrze trafiłeś. Najpierw wchodzimy w ustawienia, potem w akcesoria. Akcesoria Bluetooth. Bierzemy kontroler, który chcemy podłączyć i jednocześnie wciskamy Home Button i przycisk odpowiedzialny za rzut ekranu. Trzymamy około 3 sekundy, po czym konsola wykryje kontroler. Teraz wystarczy tylko na niego najechać. Konsola zapyta, czy chcemy go zarejestrować. Dajemy tak. I jeżeli pad był nieużywany, podpinamy go, żeby zaktualizować soft. Cześć!